Witam na stole. Znowu na kanale ląduje gra serii D-Day. Tym razem D-Day Omaha Beach. Wcześniej było na Peleliu. Te wydanie Omaha Beach serii D-Day według uważam ja personalnie, że jest to chyba jedno z najlepszych wydań. No, nie grałem w Tarawę jeszcze. Słyszałem, że Tarawa jest dość dobra. Ale dla mnie, z tych co ja grałem, to jest najlepsze. Tu widzimy mapę rozłożoną, przygotowaną już do rozgrywki. I ten battle report chciałem już w jakiś inny sposób pokazać, trochę pomontować różnego rodzaju zdjęcia, filmy, żeby trochę się wczuć w klimat i też jakby opowiedzieć tą historię, którą tutaj my będziemy odgrywać, którą się wydarzyła. Będziemy próbować się albo ją tak samo, albo w inny sposób odegrać poprzez tą grę. I no dobrze, no to jest tak chwila wstępu. Teraz co widzimy na stole? Zaczniemy od dołu. No to są strefy lądowania. Fox Green, Easy Green. To jest strefa pierwszej dywizji piechoty, tak zwanej Big Red One, wielkiej czerwonej jedynki. Ona właśnie zdobyła sławę po tej operacji Overlord, po tym lądowaniu. Tu jest jeszcze jeden sektor. Tu jest sektor kolejnej dywizji, 29 dywizji piechoty, która lądowała w sektorach Easy Green, Dog Green, Red, Dog White. Tu jeszcze jest Dog Green i Charlie na samym końcu. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak się prezentuje plansza, więc na początku szturmujemy tą plażę. Są trzy heksy tej plaży. Tu widzimy takie zasieki, czyli przeciwczołgowe, przeciwdesantowe, w zasadzie barką desantową, takie zasieki z metalowych połączonych tutaj. Nie wiem, jakby to nazwać, takich prętów grubych. No, można zobaczyć na szeregowcu Ryanie, oni tam to jest zaminowane w ogóle. Tutaj jest, jak lądujemy, nie ma przypływu. Za 2 godziny będzie przypływ, szybko woda już podchodzi. Za tam 3-4 godziny już będzie woda tutaj, będzie wysoki przypływ. Więc każda barka, która tu będzie desantowała się już, gdy będzie ten średni przypływ, może uderzyć którąś tu nierozbrojoną tą zasiek, zaminowany ten zasiek, żeby i co spowoduje wybuch tej barki. Więc to co było w szeregowcu Ryanie, że ci inżynierowie latali tam, próbowali wysadzić to i kazali się odsunąć, no to było dość zgodne z prawdą historyczną. I po tych trzech heksach plaży jest tu taki shingle, czyli taki nasyp z kamieni, gdzie tam woda wylewała, to dotąd dochodziło jakby się przypływ do tego heksu, dotąd morze dochodziło. No i później są mury, to są mury przeciwpowodziowe, seawalle, takie może nie powodziowe, tylko taki morski mur. Tu są stanowiska niemieckie oznaczone prawdziwymi numerami. To jest na przykład WN65. WN to jakieś tam wzmocnione stanowisko numer 65. Tu jest podzielone akurat, to jest na północną i południową część tego stanowiska, czyli za murem. Tutaj były jakieś karabiny maszynowe. Tu na wzgórzu już działo 75 mm. Które ostrzeliwało tę całą plażę i statki ewentualne, które tam będą przepływać.
Tu jeszcze pole, jak widać, są pełne różnego koloru kropek. I to jest to odzwierciedla, gdzie akurat dana działo ma strefę swojego rażenia. Czyli jeżeli to jest czerwone, to widzimy, dokąd to sięgało. To jest taki jakby zakres. Czyli ten stanowisko WN65 miał taki zakres strzelania. I te pełne heksy oznaczają, pełne kółka oznaczają strefę śmierci. Czyli tu jest w tych miejscach jest najintensywniejszy ogień. I wszystko, co tu się znajdzie, to zostanie zdziesiątkowane na tym polu. Więc trzeba ruszać pod mur, szturmować, niszczyć te stanowiska i oczyszczać plażę. Taki był mniej więcej schemat ataku. One, te stanowiska, były dość dobrze znane, rozpoznane przez aliantów. Bombardowania ich były mało skuteczne przy lądowaniu. Tak samo z powietrza i przez marynarkę. Więc praktycznie Niemcy tu nie ruszeni. Stali na pozycjach i będą walczyć. Pierwszymi jednostkami, które lądują, to są dwa bataliony czołgów i 741 i 743. Około tam było 32 czołgów i one się spóźniły 15 minut. One miały wszystkie wylądować na 6.30, wylądowały oryginalnie na 6.45. Prawdopodobnie w naszej misji będzie identyczny wynik. To już wszystko zależy od kart, od losu, w zasadzie jak to się nam losuje. Czyli pierwsze straty w czasie lądowania na plażach, przynajmniej na plaży Omaha, to nie byli żołnierze pierwszego Australiani, że tam desant wychodzi i się zaczyna sieczka, tylko pierwsze straty amerykańskie to były załogi czołgów, które albo potonęły, albo zostały trafione działami w czasie dopływania do brzegu. Wiemy, że to morze, które było po sztormie, one nie było spokojne. Ciągle tutaj mieli problemy z desantowaniem się. Będzie zwiewało Amerykanów, będzie im opóźniało się wszystko. Więc los tutaj dużo gra znaczenie. Dobrze, doszliśmy do tego Shingla, do tych murów. Tu są, to są nie slopy, tylko klify, czyli to jest dość wysokie podejście z tej strony. Tu są slopy, czyli wzgórza już wyżej i tutaj zaczynają się bokarze. Te zielone tutaj poszarpane to są bokarze. Są parę budyneczków, jakiś las jest i ogólnie chodzi najbardziej o to, żeby zdobyć te ścieżki, tutaj opanować ścieżki prowadzące w głąb plaży, żeby później inżynierowie, którzy lądują w następnych etapach, zrobili przejście, drogę w głąb lądu, żeby nie zostać na plaży. Jak wiemy, historycznie tutaj było bardzo, mieli największe problemy w tej nowej plaży lądować. Więc zobaczymy, jak to w naszym gameplayu wyjdzie. No i to tyle wstępu. Tak się prezentuje plansza cała. No, nie pokazuję całutkiej planszy. Jeszcze jest więcej tego, bo na razie nas tylko interesuje sama plaża. Musimy się skupić na jakiejś części nieobsadzonej. Te pozycje tutaj różnego koloru będą obsadzane w trakcie gry różnymi eventami, różnymi jednostkami. No i tak to się prezentuje. To zapraszam w takim razie do oglądania. Zobaczymy, jak to montowanie mi wyjdzie tych wszystkich rzeczy, które znajdę na temat Omaha, plaży Omaha. No to rozpoczynamy operację.
Oczywiście trzeba po to zrobić karty przygotowane, bo od nich wszystko zależy. Tu nie rzuca się w tej grze kostkami, wszystko jest na kartach napisane. Zaczyna się od lądowania, czyli ciągnie się pierwszą kartę i patrzy, jakie wyniki na karcie są. Chodzi o tutaj o te wskazania diamentów, trójkątów i kółek. I zgodnie z tabelką, tam jest tabelka lądowania, może was nie będę zanudzał tutaj tymi tabelkami, tylko powiem od razu, co się dzieje, czyli leśmy od pierwszego, diament jest D i to znaczy, że jest... bo to nie widzę. Czyli tak, te czołgi dostają stratę, czyli jeden czołg jest zniszczony, bo prawdopodobnie ten symbol reprezentuje dwa czołgi, to dokładnie nie wiem, ale tak według mnie się wydaje. I jeszcze zdryfowane dwa pola East, czyli praktycznie już jest na końcu mapy. Trójkąty, tu jeszcze ten diament jest tak samo, więc to sama zasada jego dotyczy. Step i dwa pola East, tak, czyli dwa czołgi już przeżyły, nie jest źle. Trójkąt. Trójkąt jest A. Jest opóźniony. Idzie na turę drugą. Czyli ci się opóźniali. Wygląda tak, jak było tak prawdziwo. Naprawdę. I jeszcze został ten kółeczko. To jest B. Wyeliminowany. Czyli z pierwszego rzutu lądują dwa uszkodzone czołgi. To była pierwsza karta na lądowanie na sektor East. Teraz na sektor kolejny. Co tu się wydarzy? To tak samo karta. I jedziemy. Rąby są B, czyli są eliminowane. Te jednostki już nie zobaczymy. Dlaczego tu wyeliminowane jednostki schowały? Tu były trójkółka, dobrze, to już kasuję je do wyeliminowanych. A, jeszcze tu jest taka zasada, to chodzi o piechotę. Tutaj mamy limit katastrofalnych strat. 8 jednostek możemy stracić piechoty. Przy przekroczeniu tego limitu, czy nawet dojściu do tego limitu, jest automatyczna przegrana. Z każdej dywizji mogę stracić 18 piechoty, tylko się piechota na szczęście leci, czołgi nie. I trzeba tak manewrować tutaj z jednostkami, żeby do tego nie doszło. Czyli tak, trójkąty B są wyeliminowane, kółka D, czyli wiem, że to są odwrócone. I dwa boksy z East driftują. Raz, dwa. Raz, dwa. I trójkąty A opóźnione na drugą turę. Nie jest tak źle. Bo czasami mi nic nie lądowało, nawet w pierwszej fazie. I kolejną kartą to jest event, ale eventu nie ma. No i kolejną fazą jest ostrzał niemiecki. I znowu karta ląduje. I teraz patrzymy na te kolorki. Czyli strzelają do rąbów. Momencik, teraz jeszcze nie ląduje. Jeszcze momencik, zanim to się dzieje. Jeszcze zobaczmy. Bo po wylądowaniu oni lądują na plaży. Czyli są przesuwani zgodnie tu ze strzałeczkami. I teraz są nowe jednostki przydzielane na plażę, czyli kolejna fala jakby. Jednostki już tu przydzieliłem, znaczy położyłem na razie, czyli lądują 4 kompanie piechoty i po pół kompanii czołgów, czyli w sumie jedna kompania. I tu jest na żetonach napisane, gdzie one mają stać, czyli tu jest ER2, czyli Easy Red 2, Fox Green 4,
R3, Fox Green 2, Easy Red 6, Fox Green 5. Tak wygląda przed lądowaniem. To samo trzeba zrobić dla 29 dywizji. Tu lądują 1, 2, 3, 4 kompanie. Tak samo dwa czołgi, a dodatkowo jeszcze ląduje Rangers. Kompania Rangersów jest specyficzna, bo nie potrzebuje akcji do aktywacji. Tak powiem. Na każdą dywizję przypadają dwie aktywacje dwóch jednostek, więc bardzo dobrze mieć jakieś jednostki, które nie wymagają dodatkowych aktywacji, więc one się poruszają samodzielnie, na tyle są wyszkolone, wytrenowane, że nie potrzebują tutaj specjalnych poleceń. Będą sami operować, aż tutaj będą próbować walczyć. Dla Rangersów tak najczęściej oni się na tych sektorach, na tym prawie Francji się niemiecki koncentrują, więc można, jeżeli dobrze wylądują, próbować tu od tej strony obchodzić te pozycje i zajmować od tyłu, gdy główne siły będą próbowały tą ścieżkę przejąć od plaży. Wszystko zależy od lądowania. Dobrze, czołgi. Czołgi jest tak. Easy Green 2. Dog Red 3. Easy Green 3. Dog Red 2. Dog Red DG4, czyli tu. Dog Green. I Dog White 3. Tak to wygląda dla dziewiątej dywizji. No i teraz ostrzał niemiecki, czyli karta dla tego sektoru najpierw. No i tak widzimy, strzelają do literki, nas raczej nie interesują. Strzelają do pomarańczowych, niebieskich i brązowych. Więc patrzymy, co jest na tych zakresach. Tutaj aha, patrz, jakie szczęście. Tu nikt nie strzela. Ani nie pomarańczowy, nie ma nikogo w strefie. Tu jest jeden pomarańczowy, ale musi mieć w tej strefie, musi mieć bonus do czołgów pomarańczowych, czyli kółeczko takie czołgowe, więc nic tu nie trafia w nich. I tak by się przydało przy piechocie. I dla drugiego sektora, na 29 dywizji, też nie ma bonusu czołgowego, więc nic tu nie zostanie trafione. Choć tutaj widzimy czerwony, pomarańczowy ma zasięg, ale nie skupił się swoim przeciwpancernym działem, żeby zniszczyć ten jeden czołg, który tu wylądował i tu drugi. Jeszcze są takie podwójne i pojedyncze. Co to oznacza? Podwójne to znaczy, że tylko podwójnie obsadzone heksy strzelają. Czyli z tego sektora mamy dwa ostrzały, to jest ten death marker i jednostka główna, więc on by mógł dwa razy strzelić, ten nie może strzelić, bo on jest podwójny. Czyli z pojedynczy, tak jak tu, to mogą wszystkie jednostki, czyli przy wypadku fioletowy ma trzy jednostki, więc mogą trzy ostrzały, trzy jednostki i ranić, jeżeli zostaną aktywowani tą kartą. No i strzelają do rombów, tylko i wyłącznie. Chyba że jesteśmy w strefie Intense Fire, to wszystko jest trafione. Nie liczy się, co to jest po prostu, jeżeli jest kolor. Wszystko jest, więc trzeba jak najszybciej zejść z tej strefy. To jest bardzo ważne. No i teraz akcje. Amerykanie, co mogą zrobić? Amerykanie mogą albo strzelać pozycję, albo ruszać do przodu. To zrobię tak.
Ten czołg idzie tu. To jest wszystko, co może zrobić. Brnie do przodu pod ostrzałem. Ten czołg robi coś innego. Ostrzela tą pozycję zieloną WN71. Jest zielony, czyli jest na zielonym polu, to więc jeżeli on w niego może strzelać, to on w niego może strzelać. Zasięg jest 5 pól, więc tu jest 1, 2, 3, 4. Jest, wszystko się zgadza. 1, 2, 3, 4. Jak to wygląda? No dość prosto, bo znowu się ciągnie kartę. I musi się zgadzać tak. W przypadku dwóch siły musi się zgadzać kolor, czyli kółeczko. I kolor tej pozycji. Nie ma zielonego, nie ma kółeczka, totalne pudło. No i to są te szybkie dwie akcje. Znaczyłem sobie dwoma żetonikami. Dwie akcje wzięte zostały. Zużyte teraz tutaj. Tu możemy zrobić podobnie. Ten czołg niech idzie. Przyda się do strzału. Tak. A ten czołg niech ostrzela tą pozycję. Jest to niebieska. Rąb. Ani rąbu, ani niebieskiego. No niestety pecha. Mają, więc nie udało się ostrzelać. Mogłoby to pomóc w późniejszym lądowaniu. Czyli ogień Shermanów jest nieskuteczny. Dobra, następna faza. No i to jest koniec fazy. Więcej się już tutaj nie robi. Zagramy jeszcze może w tym odcinku jeszcze jedną turę, bo to już będzie ciekawe, bo piechota ląduje. Się będzie więcej działo, trzeba więcej pomyśleć. No i tak samo, jedziemy, ta sama procedura jest z lądowaniem, czyli ciągniemy kartę. No i patrzymy, co się dzieje. Zgodnie tutaj z tymi wytycznymi, to będę po kolei, a zdejmujemy te markery, bo te jednostki już się aktywowały, przy niektórych nie zdjąłem. Okay. I teraz jedziemy tak. Piechota, lećmy od początku. Piechota, rąby. To jest druga tura. Piechota, rąby. Rąby to są C. 9 pól w lewo, więc ten wyskakuje poza. Czyli nie jest zniszczony, tylko on będzie na dwie tury do przodu idzie. Czyli on, bo teraz jest lądowanie rozpoczęło 6:15, jest teraz 6:30, czyli ono za pół godziny przypłynie, czyli o 7:00. To jednostka. Czołgi trójkąty. Czyli to jest A. No effect. I on będzie lądował bez problemu. Od razu ruszyć. Kółka to są B. Dwa boksy w lewo. Lekko go zdryfowało, bez strat. Kolejny czołg to jest B. One boss X, czyli minimalnie go tylko zdryfowało, więc czołgi już lądują. Trójkąty A. Cztery boksy w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery. Widać, że prąd był w lewą stronę, czyli na wschód. I rąb był bodajże. To jest C. Tak, drift, nine boks. To jest to samo, 9. Czyli go mocno zdryfował. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Praktycznie na drugi koniec.
Więc wiadomo, że widać, że ten plan początkowy jest całkowicie zwichrowany właśnie przez to zburzone morze. I to było lądowanie. Teraz tak zróbmy. To wszystko wylądowało. Teraz jest coś takiego, jest chyba bodajże 5 kropek, czyli mamy 5 stepów tu w tej chwili. To jest heks, gdzie jest jakby jest za dużo jednostek na jednym polu, więc Niemcy będą mogli koncentrować się na tym heksie. To tak jak w szeregowcu Rajanie było, że tam 5 ludzi tam w jednym miejscu, to warto tam postrzelać. Jeden człowiek biegający, to mogą zostawić go. Tutaj są skoncentrowani, kompania ludzi na jednym polu plus czołg. Coś. Na razie parę czołgów, więc jest co strzelać, że tak powiem. Od razu przydzielimy nowe jednostki z drugiej tory. To jest tylko jedna jednostka, która dryfowała. To jest Fox Green 5. Jeszcze raz podejście jej. I teraz to samo zróbmy dla kolejnego sektora, dla 29 dywizji. Tutaj tak samo karta idzie w ruch. No i idziemy tutaj od tych czołgów po lewej stronie. Trójkąt to jest A. No efekt, czyli kółko. A i widzicie, tu jest ten znacznik. Jeżeli byśmy lądowali w połowie, to wszyscy, którzy lądują na minach, które nie będą rozbrojone na tych zasiekach, zostaną miny zaktywowane i dostaniemy stratę. Ok, kontynuujmy. Piechota C. 9 punktów w lewo. Więc zobaczcie, co się teraz dzieje. Ta piechota to zrypała 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tu i ląduje. Więc ona automatycznie przechodzi pod tą dowództwa tej dywizji. Tyle z tej działań jest tutaj. Jedziemy kolejny. Ta kampania, trójkąt, to jest A. 4, raz, dwa, trzy, cztery, więc mocne prądy tu są. Czołg B, trójkąt. Jeden tylko. Diament to jest B dla piechoty 2, 2 i kółko to jest C. To było, to jest 9 pól. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tu na końcu są Rangersi, oni mają specjalną tabelkę do lądowania. Są bardziej wyszkoleni. To jest trójkąt, czyli A, no efekt. Czyli Rangersi tutaj lądują tam, gdzie mieli, tam wylądowali, tam, gdzie zaplanowane, bo i wszyscy lądują. Więc już plaża jest trochę obsadzona. Coś się rusza. No i teraz evencik. Event, czytamy po prostu, co jest na karcie. Która jest druga, więc interesuje nas ta górna część. I dodajemy Death Marker to one German unit, czyli Niemcy zaczynają się wzmacniać. I gdzie ten Death Marker kładziemy? Najbliżej, gdzie jest jednostka amerykańska i od 1 pól lub 2 pola od jednostek WN. I tam, gdzie są nieobsadzone death markery, więc tutaj nie ma takiego, nie widzę nigdzie, wszyscy są dalej, więc wtedy wybieramy o najmniejszym ID, czyli tu jest 62, tak, tu jest 62 numerek WN,
Więc bierzemy sobie z WN-u defmarker, więc do tego stanowiska przyszły posiłki. Działo 75 zostało nie tylko obsadzone, ale 75 mm nie zostało tylko obsadzone, ale też wzmocnione dodatkowymi rezerwistami. Karabiny maszynowe są w gotowości, granaty i wszystko, co tam przygotowali na nich, jest w użyciu. To był taki event, no mało korzystny. No i teraz rozpoczynamy ostrzał, czyli teraz się zaczyna to, co właśnie szeregowcy rajali. Dość brutalnie zostało pokazane. Ostrzał, jak na patelni wszyscy są, plaża. No i wszystko zależy od tych pierwszych kart. No i lecimy po kolei. Czerwony najpierw działa strzał. Czyli tak, to są dwa czerwone znaczki, czyli strzela tylko ta południowa część tego działa i strzela tak. Najpierw strzela tu do intensywnego ognia, więc nic nie ma. Później strzela do tych mniejszych, najbliżej, więc do tych połowionych, więc tu nic nie ma w zasięgu. Tu jest z innego, tu mają PH. Tu jest z tej drugiej strefie, jest sporadyczny, musi się masować kolor, czyli kolor, tylko symbol na karcie. Jest trójkącik, jest ostrzał, trafienia, pierwsza strata, więc mieli PH. Zostali zauważeni. Teraz niebieski strzela, czyli ten pojedynczy, więc we wszystko strzela do trójkątu. Nie ma. Mają szczęście. No i teraz zielony. Zielony jest wzmocniony, więc on strzela, aż może 4 stepy uszkodzić trójkątu. Więc tu jest trójkąt. Pierwszy. Czołg nie ma bonusu, czyli nie trafia. Więc tylko ten, no to się upiekło tutaj. Te wszystkie w kółka by nas tu mocno bolały, bo aż mamy więcej kółek, by lądowało. I od razu może przejdziemy do czyszczenia. Zanim przejdę do drugą strefę, to teraz pokażę, jak działa czyszczenie przez inżynierów. Czyli oni tu się w pierwszej turze ich nie lądowali żadni ludzie, więc teraz można wykonać ten czyszczenie. Czyszczenie, rozminowanie w zasadzie. I teraz patrzymy, co tutaj w tej strefie nie strzelało. Strzelał zielony, więc odtąd niebieski, czerwony. Ta część plaży cała była pokryta ogniem. Poza tymi heksami tutaj. I można wyczyścić dwa heksy maksymalnie. Więc inżynierowie wysadzili tutaj. O, mam taki specjalny symbol, żeton. Więc ta część rozminowali. No, rozminowali tylko dlatego, że nie było pod ostrzałem ta część plaży, więc mieli spokój, mogli założyć padonki i wysadzić. No i pewnie szukają kolejnego miejsca do wysadzenia. Więc to był ostrzał z tej strefy. Jest kolejna karta. I to będzie kolejna strefa teraz z 29 dywizji. No jest się ten zapodział, jest. Strzela pomarańczowy. I tak, najpierw strzela do tej strefy. Jest jeszcze kółko, jest jeszcze pomarańczowy. Nie potrzebują w tej strefie wszystko trafia. Każdy oddział jest trafiany. Każdego typu. Czołg zostaje wyeliminowany. Dużo się nie nawalczyli chłopaki niestety. Jeszcze mogą mieć dwa ostrzały, więc szukamy kółek sporadyczny, ogień częściowy jest. Piechota niestety dostaje. I to jest wszystko. Teraz fioletowy, czyli ta część tutaj z Rangersami. No Rangersi mają trójkąt, więc nie trafiają. No i tu można powiedzieć, że już jest rozpatrzony. Po zielony i fioletowy nie mają żadnych kółek poza tym czołgiem, ale on nie jest w strefie śmierci. Więc to wszystko, co trafili.
po jednej sztuce, no nie jest tak tragicznie. Po jednej sztuce pojeżdżę z każdej strefy i teraz czyszczenie inżynierów. Pomarańczowa strefa strzelała, więc wszystko to strzelało. Dotąd aż. Mają duży zasięg pomarańczowi. Czerwony aż dotąd i później tu jest fioletowy. Aż dotąd, do końca, więc tu nic nie wyczyszczą. Tu wszystko zostało odpalone na tej plaży. Więc jeżeli będziemy w następnej turze tu gdzieś na tych pozycjach, to się okaże, że zostaniemy zdziesiątkowani. Ok. No i teraz jest faza inżynierska została zrobiona. No to teraz dwie akcje. Teraz tak, jest coś takiego jak Free Prioritization Move, czyli piechota. Po prostu nie potrzebuje żadnego rozkazu. Za darmo może po jednym polu ruszać się, czołgając, cokolwiek tam podchodzić pod pierwsze zabezpieczenie, czyli pod ten mur, pod shingle. On był bardziej kamienisty, nie tak jak w szeregowcu na rejonie, taki nasyp piaskowy, tylko bardziej taki kamienisty. Tam może od strony rzeczywiście ich był piasek, ale od strony jakby niemieckiej to były kamienie. No i dobrze, to tu zrobimy. Mamy dwa czołgi, które mają dużą siłę ognia, mają cztery, całe wylądowały. Ten czołg jest dość słaby, zostawiamy go. No i są rangersi. Rangersi niech chowają się. W tym punkcie to tylko niebieski może go trafić, a przy tych pełnych kółkach, pustych, tylko dostaną diskrapta, czyli straty dostaną na niebieski. Tutaj by mieli gorzej, więc niech tu pójdą, może sobie tu wejdą i próbują zająć od boku, jakoś zaatakować, czy od tej strony. No zobaczymy. Może w nich wchodzą, tutaj za później się sprawdzimy. Na razie schowali się tutaj. I teraz róbmy te czołgi, bo to zadecyduje, czy puścimy piechotę przodem, czy nie. Piechota by była, szłaby na pomarańczowe i brązowe. Tutaj chcę atakować. Więc chciałbym te dwa działa uciszyć, przygwoździć tym ogniem. Więc zacznę od diamentu pomarańczowego, ostrzał tego podwójnego. No i tak, jest diament, jest pomarańczowy. Kolor pomarańczowy i diament pomarańczowy. Wszystko się maczuje, wszystko się zgadza, więc Niemiec dostaje diskrapta. I został skutecznie przygwożdżony. To nie został zniszczony w ogóle, tylko przygwożdżenie. Niech jeszcze sprawdzę. Przy sile 4 German nie widzi skrapta. Czyli on nie będzie strzelał w kolejnej turze. Zaznaczymy sobie żetonem i wykonamy tą samą akcję drugim zestawem czołgów, więc ci czołgi teraz się skoncentrują na tym brązowym dziale podwójnym. Jest tak, diament pomarańczowy, no niestety całkowite pudło. Dobra, to była druga akcja. No i teraz się zastanówmy, co zrobić piechotą. Bo wejście w tą strefę przy brązowym mówi, że będzie koszenie. A tutaj może być sporadyczne koszenie tylko, więc wchodzę tutaj. To są darmowe akcje do przodu pod te działa, no ale one są przygwożdżone, więc może przeżyją. Czy tu próbujemy ruszać? To jest jedyne miejsce, gdzie mogę ruszyć. I przy czerwonym, przy pomarańczowym, przy brązowym dostaną straty. No dobra, ryzykujemy. Chociaż nie, może zostawić. Tutaj brązowy, czerwony go trafię. Dobra, to niewiele zmieniło. Idę do przodu. Teraz czerwona jedynka. Co oni mają do dyspozycji? Mają taki czołg.
A jeszcze momencik. Wrócę tutaj, bo tu... Aha, dobrze, nie, bo i tak dostali. Przy skoncentrowanym heksie, tutaj też był koncentrowany heks, dla zielonego wrócę, bo to była ich karta, to był mały błąd. To jest skoncentrowany też heks 5, więc ten trójkąt zawsze się maczuje z tym, co jest tutaj. Jeżeli zielony strzelał, 3 rany mógł zadać, więc to była pierwsza rana. Przeciwpancernego nie miał, więc ten też dostaje ranę. Więc jednak tak dobrze nie było, jak mi się wydawało. Coś podejrzanego właśnie. Oni mają te same dwa czołgi. Więc próbują ostrzelać które pozycje? Pomarańczowym, zielonym. Dobra, najpierw ten próbuje zielony, bo może tylko zielonego, więc on ostrzeliwuje za akcję zielonego. No i tak kółko jest, ale koloru nie ma. I co wtedy? I według tabelki, przy sile 4, jeżeli jest symbol, czyli jeżeli jest death markerem, jest unaffected, czyli nieudany. Jeżeli jest target symbol on, jeżeli by był kolor, to by był trafieniem, a przy symbolu to nie ma trafienia. Tak to jest. No a jak się wszystko zgadza, to wiadomo, że jest trafienie zawsze. To przy sile 4, więc to jest nietrafiona. Jedna akcja poszła, zużyta. Dobra, i położę tutaj tą piechotę. No i on próbuje wykonać. Niech on pomarańczowego, bo tu jest więcej piechoty, która jest cała. Czyli szturm może przeprowadzimy najpierw na tą pozycję. Więc ten czołg atakuje 88 na pomarańczowym. No niestety pudło. Peszek. No i co tu zrobić? Kolejne fali nie ma, jest tylko jeden czołg, więc może rzeczywiście powstrzymam się jeszcze z plaży zejścia. Jedną turę się powstrzymam. Spróbując przygwoździć które z tych dział i dopiero ruszyć do przodu. Dobra, to będą dwie odwiedzone taktyki. Zobaczymy, co, jak to się spisze. Więc to jest druga akcja. Więc mogę już zdjąć. Więc tyle zrobili alianci, czyli jedynka, czerwona jedynka dywizja w zasadzie nic nie zrobiła. Nie udało się ani ostrzelać, ani raczej wstrzymałem ich, boją się podejść. 29 do przodu idzie. No i teraz jeszcze czyszczenie inżynierów, czy ja już to robiłem? Chyba robiłem, tak. Drugi raz. Tak, bo to od razu robimy, dobrze. Akcje zrobione. Więc to jest koniec tury. Więc na następną turę zapraszam w następnym odcinku. Będzie może szybciej szło, bo będzie mniej o opowiadania. Nie wiem, ile mi to zajmą wstawki, więc pewnie z 50 minut będzie takie wideo dłuższe. No ale mam nadzieję, że będzie się podobało. To dziękuję za oglądanie. Cześć.